Cześć, króliczku. No, przyszedłem. Wiem, że zapraszałeś, no to... No jestem. Troszkę się boję. Lubię być moim śmierdzioszkiem. No ale jeżeli polecałeś, żeby przyjść, no zaraz przyjdą moi przyjaciele i razem się wykąpiemy i wyczyścimy. Co ty na to? Bardzo się cieszę, śmieciaku. No powiem ci, że nieźle wyglądasz, ale jak zadbam o ciebie, to będziesz taki piękny, taki czyściutki, piękniutki, że po prostu nikt cię nie pozna. No to co, chodź, skakuj jako pierwszy. Och, no dobra, już idę. No, to wskakuję, żeby się troszkę przepłukać. No, to myjemy. Jak tam? Woda nie jest za ciepła? Nie, nie, jest w sam raz. Całkiem fajne jest to dbanie o siebie. Ta woda jest taka cieplutka. Czuję się, jakby wszystko ze mnie zeszło. Taki gładziutki jestem, czyściutki. No, całkiem fajnie. No, widzisz, warto dbać o siebie. No, teraz możesz sobie powąchać mojego kwiatka i wziąć z niego troszeczkę pyłku, który sprawi, że twoje ciało będzie pachnieć na dłużej. No, teraz tak pachnę, że szkoda gadać coś pięknego. No to teraz może się zważę. Ciekawe, ile ważę. No to wskakuj, śmieciaku. O, jestem. Uwaga. O, rany. Króliczku, ważę mniej niż zawsze. Jak to możliwe? A nie wiem, śmieciaku, może po prostu ostatnio troszeczkę mniej jadłeś. No ale to super, że mniej ważysz. Wszystko jest na dobrej drodze. O, widzę, idą kolejne śmieciaki. No to co, zróbmy im miejsce, żeby teraz oni się mogli wypluskać i zadbać o swoje ciało. Cześć, królik! A, o, śmieciaku, witaj! Cześć, jeszcze ja. O, wskoczę sobie tutaj na toaletę. Czekajcie, jeszcze ja. O, trochę dużo mam w sobie. W końcu jestem lodówką. Czekajcie, o, tutaj sobie wskoczę. Ale nas dużo. Ale się cieszę, że jesteście. No, to teraz po prostu was tak wypucuję, że będziecie piękni. No i fajnie, że jesteście razem. No to może jeszcze kolejne śmieciaki by do mnie przyszły, to wtedy wszyscy bylibyście po prostu pachnący piękniutcy. Ej, śmieciaki! Wiecie, jak to jest fajnie pod tą ciepłą wodą? O rany, ale to jest uczucie. No nie spodziewałem się, że bycie czystym będzie takie fajne. Ja to się boję. Nie wiem, czy chcę być pod tą ciepłą wodą. Nie, nie, nie. Ostatnio w moim śmietniczku jest za dużo rzeczy. Jak wejdę na wagę, no to chyba zemdleję. Pewnie jestem taki ciężki, że wszystko się zawali, gdy tylko na to wejdę. Nie, nie, nie. Nie wiem w ogóle, po co ja tu przychodziłem. Wiesz co, króliczku, ja może jednak wrócę do siebie. Nie chcę tutaj chyba być. No co ty, śmieciak? Zobacz, jakiego mam fajnego kwiatka. Powąchaj sobie. Przecież on jest tak piękny. Zobacz, jak pachnie. No nie, spróbuj zmienić swoje życie. Chodź, pokażę ci, jak to jest być pod prysznicem. Jak będzie za ciepła woda, no to mów. A jeżeli okaże się, że jesteś trochę za ciężki, no to poćwiczymy razem. Na pewno jest to do zrobienia. Wystarczy, tylko wystarczą twoje chęci. A myślę, że na pewno troszkę ich masz, no bo w końcu tutaj przyszedłeś, więc coś cię tutaj zaprowadziło, jakaś myśl, jakaś chęć zmiany. Chodź, idziemy się wypluskać. O, ja stąd nie wychodzę. Jak tu fajnie, króliczku. Nie, 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 nie wpuszczę tu nikogo. Ale tu fajnie bym mógł być już tutaj do końca świata. No, ale super.
Oj, lodówko, wychodź proszę. Twój kolega chciałby się wypluskać, a jest troszeczkę niemrawy, więc musimy mu w tym pomóc. Chodź, wyskakuj. Zważę cię. Ciekawe, ile ważysz. No to hop. O, rany. Oj, króliczku, wiesz co? Ważę trochę mniej niż zawsze. Chyba dzieciaki z mojej lodówki wyciągnęły trochę więcej żywności niż zawsze. No ale w sumie to fajnie, bo za chwilkę pewnie będą gościć nowe fajne rzeczy w mojej lodówce. Teraz jestem czysty, więc może w końcu ktoś mnie będzie chciał. O rany, ale się cieszę, jestem już nowy, użyteczny. O, ale czad! No to teraz ja muszę wejść do tej wanny. Nadal trochę się boję, króliczku. Czy na pewno wszystko będzie dobrze? Oj, przestań marudzić. Jestem przekonany, że jak tylko się umyjesz, zważysz i popachniesz moim kwiatkiem, to jestem pewny, że po prostu będziesz się czuł o niebo lepiej i może też będziesz użyteczny, tak jak lodówka. No dobra, to wchodzę. O rany, ale tu dziwnie. Chodź, króliczku, włącz mi ciepłą wodę. I uwaga! I jak? Jak ci się podoba pod wodą? O rety, jest zupełnie inaczej niż myślałem. O, to całkiem przyjemne. Lodówko, miałaś rację. Ojej, ale to jest ciekawe uczucie. O, plamki mi już schodzą. Czyżbym był już czysty? Widzicie, ile bycie czystym daje radości. Przecież kto chciałby chodzić brudny i śmierdzący? Przecież fajnie jest pachnieć kwiatkami albo owocami. Przecież jak się jest umytym, to jest się czyściutkim, mięciutkim. No i przede wszystkim czujemy się lepiej, a nie jak ten brud jest na naszych ciałkach. No, śmieciaki, zaproście swoich przyjaciół tutaj do mnie, a na pewno nie pożałują. Z brudnych zrobię was czyściutkich i nowych, użytecznych i na pewno inni was również pokochają tak bardzo jak ja. Kochani, to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał wam się filmik, kliknijcie lajka. A jeżeli macie ochotę być na bieżąco z moimi filmikami, koniecznie kliknijcie subskrybuj, a moje filmy będą do was przychodzić w waszych subskrypcjach. No a jeżeli macie jakiś pomysł na bajkę, bądź chcielibyście, żebym wam coś pokazała, napiszcie w komentarzach wasze pomysły, a na pewno je zrealizuję. No to co? My się widzimy kolejnym razem. Do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.